Witam serdecznie. Mamy sytuację bardzo niezwykłą, jeżeli chodzi o pogodę, dlatego że zmierza do nas wyż o bardzo wysokim ciśnieniu, wręcz niespotykanym. W piątek, w godzinach popołudniowych, ciśnienie może podskoczyć powyżej 1040 hektopaskali od godzin porannych. Idzie w tempie niewiarygodnym do góry. O godzinie 7 wynosiło zaledwie 1022 hektopaskale. W tej chwili, kiedy mówię do Państwa, wynosi 1030, a około godziny 16-17 przekroczy 1040. Niewykluczone, że dotrze do 1043 hektopaskali. Tak wysokie ciśnienie u meteoropatów może wywoływać bóle i zawroty głowy. Mogą czuć rozdrażnienie. Wiele innych osób przy takim ciśnieniu będzie się czuło jakoś tak dziwnie, jakoś tak euforycznie wręcz. A to oznacza przede wszystkim spadek temperatury i bardzo ładną pogodę. Będzie tak ładnie i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, tylko że temperatury będą spadały poniżej 0 stopni i to znacznie. W piątek jeszcze będziemy utrzymywali dodatkowo przy dość dużej prędkości wiatru związanej ze wzrostem ciśnienia temperatury odczuwalne na poziomie minus 10, minus 12 stopni przy minus 5 pod wieczór. Taka temperatura utrzyma się z piątku na sobotę. W niedzielę będzie bardzo dużo słońca. Powietrze się zatrzyma, więc temperatury odczuwalne nie będą aż tak różniły się od tych, które wskażą termometry, na znacznym obszarze około minus 2, minus 3 stopni. W górach również będzie dość ładnie i z temperaturami około 0 plus 1, może w niektórych miejscach minus 2, 3, ale z piątku na sobotę temperatura wysoko w Beskidach spadnie nawet do minus 15 stopni. Także warunki narciarskie doskonałe na ostatni weekend ferii. I warto w związku z tym przygotować narty, bo jak tak się zmieniają warunki, dlatego przyszliśmy do zakładu narciarskiego pana Irka Hordyczko. Panie Ireneuszu, widzę, że pan tutaj ostrzy narty. Tak. Czy to jest konieczne przy tak zmrożonym śniegu? Tak, oczywiście. Na takie wiosenne warunki, zwłaszcza kiedy rano jest śnieg twardy, śnieg agresywny, narty powinny być przygotowane perfekcyjnie, żeby mieć jak największy zabawę z jazdy. Znaczy wyostrzone, gładkie krawędzi. Ja tu uważam, że to profesjonalistę zrobić takim specjalnym urządzeniem, ale w domu też można to sobie pomóc. W domu można sobie poprawić taką nartę, podostrzyć pilnikiem diamentowym, wygładzić tą krawędź. No i oczywiście smarowanie nart, wiadomo. A jak to smaruje, ten jedzie. Żelazko, wosk. No ale takie domowe żelazko się do tego nadaje? Słabiej. Słabiej, ale są różne metody domorosłe, które też gdzieś tam pomogą to zabezpieczyć. Regularne smarowanie w serwisie plus takie domowe smarowanie ja takimi rozumiem. Środkami typu spray. Zawodnicy używają bardzo różnych smarów. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to wystarczy tylko zwykły wosk pszczeli. Wosk narciarski bym powiedział. Wosk narciarski. Tym się smaruje, tak? Tym się smaruje. I później się dogrzewa albo się wygładza. Szczotkuje, cyklinuje. Bardzo dziękuję. Także kto smaruje, ten jedzie, jak pan powiedział, Ireneusz. No, a to wszystko dlatego, że Radio Katowice wszystkich zaprasza do nowej osady w Wiśle, gdzie przez cały dzień w sobotę będzie można skorzystać z doskonale przygotowanego stoku. I mam nadzieję, że wszyscy przyjadą z doskonale przygotowanymi narkotami. O tak jak to pan robi, może jest w domu jakieś stare żelazko, które później nie będzie używane do prasowania ubrań i w ten czas będzie ta narta wyglądała jak ta i jechała przepięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.